I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix, tym razem wróżenie z fusów. Wróżenie z fusów takie emergency, można powiedzieć, czyli takie nadzwyczajne. Tylko dlatego, że przed chwilą wyszła audycja, zanim tutaj przyszedłem do domu, nawet jeszcze jej nie przesłuchałem, więc na żywo będę tłumaczył. Sorry za błędy, jeżeli jakiekolwiek się pojawią, ale ważne, bo to jest tej osoby, którą słuchaliśmy wcześniej, która rysuje te wszystkie koła, fork pitch i inne rzeczy i chcę, żebyście to wiedzieli jak najszybciej. Także Dzień Dobry Krypto prawdopodobnie wyjdzie parę godzin później, jeżeli dzisiaj jeszcze mi starczy czasu, zanim pójdę spać, jutro niestety cały dzień jestem w pracy, także zobaczymy, czy ale chciałbym coś z tego Dzień Dobry Krypto jeszcze dodać, bo wiem, że Da Vinci prawdopodobnie wychodzi w sobotę, więc będę miał albo czas na Dzień Dobry Krypto, albo na Da Vinci, także zobaczymy. Pamiętajmy, że w sobotę jest tylko raz Dzień Dobry Krypto, bo jest mniej tych wiadomości, tak? Okej, zobaczmy, co ta osoba twierdzi. Biorę to na klatę, bo uważam, że warto być osobą, która myśli inaczej niż inni, czyli contrarian view. To się nazywa po prostu inne myślenie, jak myśli większość, tak? I dlatego ta osoba, którą znalazłem pierwszy raz tutaj, ona miała 2,5 tysiąca chyba słuchaczy, jak ją pierwszy raz słyszeliście, to jest ta Optical Art. W tym momencie ma około 5 tysięcy subskrypcji, nadal niedużo i zobaczymy, czy się będzie mylić. Dlatego chcę jak najszybciej to przetłumaczyć, żebyście to wiedzieli. Weźcie to tylko pod swój research. Ja tylko powiem tyle. Ja mam swoją pozycję w Bitcoinie, powiedzmy w 50%, jak mówiłem wcześniej. I nie wejdę w Bitcoina, dopóki Bitcoin nie pokaże 6200-400 dolarów na tygodniowej kresce. Nie ma szans. Jeżeli odpłynie statek, niech odpływa. Nie muszę naprawdę dokupywać więcej. Nie są to jakieś, nie wiadomo, niebotyczne ilości, ale są. Dlatego ja teraz słucham ludzi, którzy po prostu też mają zupełnie inne zdanie. I tytuł samego tego filmu mówi o tym, że Bitcoin, dowód na to, że Bitcoin spadnie do 2,5 tysiąca dolarów już wkrótce. Także zobaczymy, co ten nasz kolega, którego go przedstawiłem parę odcinków temu na wróżeniu z fusów ma do powiedzenia. Teraz tak, dlatego że ja się dzielę nim, proszę tylko o lajka. Wejdźcie na jego stronę główna. Jeżeli umiecie po angielsku, oczywiście zapraszam na oryginał. To nie jest o to chodzi, żeby po prostu ci, co rozumieją angielski, żeby tutaj to słuchali. Przynajmniej wiedzą, że jest taka osoba. Zasubskrybujcie kolesia i wtedy my popchniemy dalej. Zobaczymy, jaką ta osoba właśnie mówiła, że pomiędzy chyba 7-8 maja a 24 maja będzie ogromny spadek. Także jeszcze nie dotrzyliśmy chyba do tej daty, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli nie, poprawcie mnie, bo z głowy daty wiecie, jak Bitcoin Phoenix ma w głowie i imiona ludzi. Także idziemy do tłumaczenia. Okay, I'm going to cover two things in this video. One is, first of all, this is on Bitstamp. The last ones I was doing, previous videos I made were on Bitfinex. Okej, okay, pokryję dzisiaj dwie wiadomości w tym wideo. 27 minut ma ten film, także możemy mieć 45-50. Wiecie, jak Bitcoin Phoenix tłumaczy. Pokryję dwie wiadomości. Jedna tutaj jest Bitfinex. I'm going to cover this, I'm going to go in detail about this capitulation, when I think it's going to happen, why I think it's going to happen. I opowiem dzisiaj, dlaczego mam dowód na to, że ta kapitulacja Bitcoina, czyli spadniemy do 2,5 tysiąca dolarów, się zdarzy. I've done two previous videos. I will put links up for you to view those. And I'm also going to cover this chart I made here. I know it looks like a star chart. It looks overwhelming. But this is very important and this is a great way to find targets and i pokryjemy też ten wykres, który wygląda jak, nie wiem, statek kosmiczny albo jeszcze jeden układ słoneczny poza Ziemią. On wie, że on tak wygląda, dlatego się zaśmiał delikatnie, ale udowodni nam tutaj na tym wykresie, że dlaczego po prostu można wyliczyć wtedy te spadki. And I'll show you how I use this to actually trade. And I've never lost money trading this way because i nigdy nie straciłem pieniędzy tradować w ten, jeżeli tradowałem właśnie za pomocą takich wykresów. I know exactly where to buy and I know exactly where to sell. And wiem dokładnie kiedy kupić, wiem dokładnie kiedy sprzedać. I'll go into detail on this further. I'll do a little time lapse showing you how I create this chart and then explain the chart to you. And this chart will be available. I'll be posting it in my community section. If you want to have access to all of my future... I ten wykres będzie dostępny w mojej społeczności, którą tutaj stworzyłem. A donation is required, but there's no minimum. You can send 20 cents. Co robię w tym kolesiu? Od razu wam powiem, ok? Ten koleś robi to dla społeczności. Ale w jaki sposób? Jeżeli wyślecie jakąkolwiek sumę, nie ma minimum.
On mówi, nie ma minimum. Jeżeli ta informacja wam pomoże na tyle, że nie ma minimum, możecie wysłać powiedzmy dolara, półtora lub no wiadomo 50 centów albo 1 cent dla tych bardziej bogatszych, no to on udostępni ten chart. Bo mi się podoba w tym kolesiu, bo nie ma minimum. Nikt nie musi tego kupować, ok? Tak samo jak nikt nie musi wejść teraz na Patronite Bitcoin Phoenix i pomóc. To jest świetne. Dollars, it's whatever you want. It's not the amount, it's just showing your support. And for those that have donated already, I know that it's becoming kind of a pain in the butt to have to email me every time I put up a new chart. So I'm going to be creating a page that's going to be password protected. So those that donated will receive a username and a password. So i ci, którzy po prostu dadzą jakąś sumkę delikatną, będą mieli dostęp cały czas do jego wykresów. So all you have to do is just go to that page, put that info, and then you can access. Już niedługo powstanie strona, gdzie będziecie mieć hasło za to, że daliście po prostu jakiś datek tej osobie, tak? All my charts. Za te wszystkie wykresy. But my pledge to everyone, I will never run ads. I don't want to do that. I don't like watching ads. And moja idea do wszystkich jest taka, że dzięki temu, że będziemy po prostu zbierać pieniądze w taki sposób, jeżeli ktoś będzie uważał, że wystarczy dać jakiś datek, to moja dewiza jest na to, że ja nigdy nie będę miał reklam na YouTubie, nie lubię oglądać reklam na YouTubie i nie będzie ich tutaj dostępnych na moim kanale. I don't ever want you to have to sit through and watch ads I'm on. So, but let me get onto this. Before we get into this part here, I want to show you an update to this capitulation and why I think it's so important. Okay, przejdźmy do wykresu i powiem wam, dlaczego mój update w tym czasie, czyli moje uaktualnienie, właśnie wygląda w taki sposób. Classical TA, whatever you use, I want you to remember this. The most important indicator that you can have which way the price is going are longs and shorts. And I'm going to show you this. Najważniejsze, co powinniście patrzeć klasycznie, jeżeli chodzi w jaką stronę cena pójdzie, jeżeli chodzi o Bitcoina, longi, stosunek longów do shortów. And you need to remember this. I learned this from watching this guy working. His name's Workin on YouTube. He's one of the best TA guys. I mean, he doesn't have a lot of subscribers. He does it because he enjoys it, I guess. Oglądam taki kanał jak Working on YouTube. Chyba Working. Zaraz zobaczymy, może przedstawi tego kolesia. Nie wiem, jaki to jest koleś. Nie ma za dużo subskrybentów, ale bardzo fajnie, ciekawie z takiej perspektywy neutralnej postrzega, co się wydarzy z ceną Bitcoina. Yes, he trades and he wants to share with the community. Po prostu daje swoje trady i dzieli się ze społecznością. Like his unbiased approach, you know, when he's actually showing targets. I will have his information in the description so you can check him out. I suggest you do. He's the one that taught me about this shorts versus longs and to jest ta osoba, która mi dokładnie opowiedziała o tym, jak wyglądają shorty do longów i jak tu powinniśmy patrzeć na tą cenę Bitcoina. It's always worked out for me. So let's look at longs right now. So spójrzmy na longi w tym momencie. Longs are tanked. They're way down here. Nobody. Longi w tym momencie spuściły ze swojego tonu, czyli naprawdę nikt. Nobody's expecting price to go up. Nie myśli, że cena jeszcze pójdzie w górę. Okay, let's look at shorts. Spójrzmy na shorty. Shorts are high. They're not the highest they've ever been, but they're pretty high right now. Shorty w tym momencie są bardzo wysoko, może nie najbardziej na all-time high, gdzie mamy tutaj po lewej, ale bardzo wysoko. They're starting to kind of top out and level off because, as you can see, price is going up and these shorts are being liquidated. I jak widzicie, w tym momencie longi idą w górę, tak czy tak, cena idzie w górę i shorty są zlikwidowane. Keep in mind, and a lot of these people that are longing and shorting. This is with leverage, you know, 10 times, 30 times, 100 times. Imagine if every single one of these people that were doing shorts got paid at 100 times leverage. No i to jest to, co Bitcoin Phoenix mówi już od dawien dawna, jak taka ramba się pojawia na wykresie. Czyli wyobraźcie sobie, jak teraz w tym momencie te shorty, które zostały tak czy tak polikwidowane, longi są na większej pozycji. Wyobraźcie sobie, jakby każdy ten na razy 10, razy 20, razy 30, który daje dźwignię, wygrał na markecie. Co się wydarzy dalej? It's like a casino. If someone goes to a casino and everybody wins, the casino is going to go bust.
To jest jak kasyno. Jeżeli każdy pójdzie do kasyna i każdy wygra, no to kasyna nie będzie. Kasyno zostanie bankrutem. They're going to go out of business. Same for these exchanges. They've got to keep afloat in order to do that. They've got... I tak samo z giełdami. Po prostu, żeby być poza albo na wodzie, nie utrzymywać się pod wodą, no to muszą tak samo działać. Gotta make sure that they liquidate these shorts. I to jest bardzo ważne, żeby zlikwidować te shorty. That's what they're doing now, and that's why price is rising. So, i to, co one robią właśnie teraz, dlaczego cena wzrasta. The lesson to learn from that is when shorts are stacked, expect it to go up. When longs are stacked, expect us to go down. I lekcja dla was jest, że jeżeli longi są bardzo wysoko, no to cena prawdopodobnie będzie spadać. Jeżeli shorty są bardzo wysoko, no to cena prawdopodobnie będzie wzrastać, żeby była likwidacja. That is your very first major indicator for your technical analysis. Then use our... I to powinna być wasza pierwsza rzecz, na którą sprawdzacie w technicznej analizie, jak się kształtują shorty do longów. Classical TA and maybe use what I use, which is FIPS, which I'll explain later on in this video. So let me go back to BTC, and I am now doing all of my charting on Bitfinex because, Bitstamp, because Bitfinex is about to, I think Tether is about to snap. Robię teraz w tym momencie moje wszystkie analizy na Bitstampie, bo Bitfinex uważam, że prawdopodobnie będzie tutaj coś się działo poważnego. Serious stuff's gonna happen, 'cause they are just... I bardzo poważne rzeczy się zdarzą. I mean the price... Ja tylko dopowiem wam, co Bitcoin Phoenix myśli, zanim on powie. Jeżeli macie $300 różnicy na Bitfinexie, ludzie schodzą z Tethera w tym momencie na Bitfinexie, to uwierzcie mi, że kiedyś ta bańka pęknie. Dlatego pamiętajcie, jak jest coin market cap brany pod uwagę. Ostatnia cena sprzedana. Jeżeli mamy ostatnią cenę sprzedaną na Bitfinexie za $6,100, jak jest gdzie wszędzie indziej 5700, 5800, no to kto pompuje tą cenę teraz, ok? Przejdźmy, zobaczymy, co on mówi. The price difference is just crazy. What, up 400 more than most other exchanges? On mówi teraz o cenie, różnicę ceny, czyli $400 na Bitfinexie niż gdziekolwiek indziej. So this is kind of a continuation of the previous two videos I put out. I'm sure you've probably seen about 65% correction. To jest kontynuacja moich dwóch poprzednich wideo, które tutaj tłumaczyliśmy dla was, także... And I'm going to do this really fast. If you see me do this in my previous ones, it's important that you see the channels that we're following. Where... Czyli powtórka z rozrywki. Pitchfork bierze tutaj i pokaże nam, o co chodziło. Capitulated. We do this one from here. Where we capitulated, just to give you an idea of the channels we're following down. And then I had one pitchfork coming from the top to the bottom, all the way up to the peak. Okay, so... Czyli rozrysowuje tutaj zależne te właśnie pitchforki, które pokażą nam, gdzie możemy jeszcze delikatnie spaść w stosunku do roku 2015. And notice we capitulate right here in the center. I just love confluence. When you find confluence, it just makes me happy. I widzimy, że tutaj prosto na środku tego była nasza kapitulacja. So, let me do a little FIP circle here and let's go from the top to where we capitulated. All right, and let's match this up. So, and let's make this yellow. Not such a bright yellow. Okay. I teraz wyrysowuję ten właśnie urządzenie, narzędzie na wykresie. So we know that we and there's a reason why I... To jest chyba nazywa się circle FIB albo coś w tym stylu. I think this is where we capitulated, okay? This it comes down here, it follows this path, it bounces off of it, comes up, comes down, bounces and find support at this point, which to me is the same thing that happened here, except we had a few little small rallies. It started leveling off, found support, and then we capitulated. So let's do the same. Czyli porównuję 2015 do 2000 teraz właśnie tego roku, 19-18, czy bardzo podobnie tutaj jest, te dwa wykresy się kształtują. Thing right here, which you have seen before, we come to here, and you can see that right now we're finding support on this ring. I w tym momencie znajdujemy nasz support, czyli cena jest właśnie na tym ogólnym wykresie, czyli na tym obrzeżu tego okręgu. It's important to know that whenever price hits one of these rings, if it's still bearish, we're going to come down to the next ring. That's what happens.
Jeżeli jesteśmy nadal w beście, jeżeli dojdziemy do jednych właśnie z tych okręgów, nadal będziemy spadać do kolejnego, który jest poniżej. I za każdym razem, kiedy uderzał właśnie w to obrzeże tego okręgu, zobaczcie, co się działo dalej. Kapitulacja. I mean, look at the confluence here. When it hit this ring, there was a little resistance and support, and then it broke through, and we finally came down to this ring. Right now, this price, this is so not natural and organic. This is a manipulation. This. I ta cena w tym momencie to nie jest naturalna cena. To jest po prostu nawet nieorganiczna, można nazwać. To jest po prostu manipulacja rynkiem. This exchanges and wells. Prolonging this bear market as long as they can to milk it for as much as they can. I w tym momencie ci inwestorzy, którzy chcą zarobić jak najwięcej na tych wszystkich nowych wchodzących właśnie w tym momencie, no będą jak najbardziej, jak najdłużej utrzymywać właśnie tą bessę w postaci hossy, żeby po prostu już udowodnić ludziom, że wychodzimy z tej hossy, wtedy ludzie wchodzą i zaraz, jeżeli przybędziemy przy zjeździe, no to zarabią kolejne grube miliony. Well, all this dumb money pours in thinking that this is, we found our bottom and now we're gonna go up. I ci wszyscy ludzie, którzy myślą, że znaleźliśmy swoją najniższą cenę w tym momencie, dokupują teraz tego Bitcoina i po prostu myślą, że spadniemy jeszcze, albo już nie spadniemy poniżej ceny. I nawet ci ludzie, którzy myślą, że będziemy cały czas wzrastać, cały czas, no to muszą się dowiedzieć o tym, że tak czy tak będzie korekta. Retrace eventually. And we'll get into that in just a sec. Zaraz do tego wrócimy. So let me draw another fib here, and let's come from where we capitulated. I rozrysujemy kolejnego fiba, żeby zobaczyć o tej kapitulacji, kiedy spadliśmy jeszcze niżej z Bitcoinem. Which was right here, down to where we capitulated again, and let's make it purple and a little brighter so you can see it. So look what happens here. Even on this ring, this is for capitulation to the next capitulation. When we hit this. Od jednego spadku ceny do kolejnego spadku ceny. Zobaczcie, jak się układają tutaj właśnie te okręgi. This ring. Take note of that. We came down. We I don't know if I adjust the ring, we could say we hit it, but we'll just say we hit it. We bounced up. We came up. There was less manipulation back in. I'm sure there were some people that had, you know, bigger bags than others, and they could probably swing it a little bit because this was a much smaller market back then. I na pewno to była też wtedy manipulacja. Mówi, że niektórzy mieli większe torby z bitcoinami niż inni i mogli po prostu zamanipulować tym rynkiem, bo to był jeszcze 2015 rok, gdzie to było jeszcze bardziej możliwe niż teraz. Now it's huge. In order to swing it, you've got to have a lot more money to manipulate the price, and there are those out there that have that kind of capital. But the point is it breaks through, it comes down, it goes below this ring, but it finally comes up and finds support on it, okay? And this purple fib, this little section right here, see how it hangs down just below this yellow ring here? I spójrzmy, jak właśnie jest ta sekcja, która gdzie mamy poniżej tej żółtej. Ten okręg, który widzimy, jak znalazła się cena, bardzo spadła, powiedzmy, wtedy. I zobaczmy teraz, porówna pewnie do tego okresu teraz. If we make another one, we come from where we capitulated. And let's go to where I think we should have already capitulated, which is right here, before these wells and exchanges decided they wanted to pump it up. And i teraz uważam, chciałbym pokazać wam to, kiedy powinniśmy już spaść z ceną, zanim te giełdy manipulowały rynkiem, jak to się dzieje w tej chwili. Żeby przedłużyć właśnie ten tą bessę. Widzicie się tą żółtą linię pomiędzy purpurową? Nie wierzę, że przejdziemy 6000 około, on pokazuje ten punkt, czyli ten okręg na po prostu fibie. This part of this ring. I think it's possible we'll come up and test that.
and that's as high as it's going to go. Możliwe, że będziemy testować i najwyżej jak tylko zajdziemy. And then from there, I think it's going to come down, maybe move sideways, and eventually we're going to make contact with this ring, and that will be when we capitulate. I prawdopodobnie, jeżeli dojdziemy do tej ceny jeszcze raz, około 5300, zobaczmy, $5,300. Jeżeli wrócimy do tej ceny, prawdopodobnie wtedy znajdzie się bardzo mocny spadek z Bitcoinem. And let's look at let's just use a target, let's use some percentages here. I użyjmy troszeczkę procentowości. Zobaczmy ile, no oczywiście nie o drinki chodzi, ok? Zobaczmy ile procentowo możemy spaść. At this point we came down to where we hit the very bottom was 50%. Jeżeli spadliśmy właśnie chwilę wcześniej, to było 51% w 2015 roku. Zobaczmy, porównajmy do tego, ile możemy spaść teraz. And this is a little bit of guesswork. I'm not guessing that we're going to capitulate. I'm very confident we're going to capitulate. I teraz nie zgaduję. Jestem bardzo poważnie nastawiony do tego, że spadniemy. Nie zgaduję w tym momencie. Po prostu mówię o tym z pewnym przekonaniem. When we start to capitulate and how far we capitulate, that depends on when we make contact with this ring and when we make contact with this ring. Wszystko zależy od tego, kiedy wejdziemy w 5300 dolarów około, zależy kiedy to będzie, bo to może być 5500, jeżeli będzie to później, ale kiedykolwiek dojdziemy do tej linii, będzie spadek ostry ceny. But if we come down 50%, let's say that it hits here and then it starts slowly going down, let's say we capitulate at this point. Jeżeli zdarzy się spadek 50%, zobaczmy. Well, coming down to this line is pretty much 50%. 50% to jest 2,5 tysiąca dolarów za Bitcoina. Which is going to match exactly what happened in 2014. I to jest dokładnie, co się wydarzyło w 2014-15 roku. So again, just remember when we start getting close to this line, and this chart will be available. If you want to get it, just email me. That information will be in the about section of my channel. Also the description of this video. Jeżeli dojdziemy do tej ceny i będzie spadek ostry, reszta wiadomości będzie na tej prywatnej sekcji. I znowu, jeszcze raz powtarzam, ok? Bo w Polsce jest takie przekonanie, że jeżeli ktoś już bierze kasy za cokolwiek, no to już po prostu jest na skreślonej linii. Chłop wydaje to za darmo, ok? Jeżeli ktoś nie ma nawet dolara złamanego, nadanie mu za tą informację kolejnej informacji, no to ja naprawdę nie wiem, co można dać jeszcze od tego kolesia. Jeżeli oczywiście to się sprawdzi, tak? No bo oczywiście może się nie sprawdzić. To jest druga rzecz. Ale ja biorę to na klatę, wiecie? Bo dla mnie jest ważny kanał, który ma 1000, 2000, 2500 subskrypcji, a nie kanały, które mają 100, 120, 150 tysięcy, tylko dlatego, że jak idzie cena w górę Bitcoina, wyskakujemy z live'em, odpalimy super czata i niech ludzie, wiecie o co chodzi, dają. Także nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby naprawdę podeprzeć to czymś. Bo każdy może powiedzieć, ej, spadnie do 2,5, tak? Ej, spadnie do 1800, ja tak czuję. Ale podeprzyjmy to jakimiś faktami. Ten koleś jest tym dobry. Może tak się nie wydarzyć. Ale zobaczymy. Czas pokaże. And also check the community section where I put out new charts all the time and we all kind of watch it play out. So the other thing is this 200 weekly moving. Well, let's see here. We need to go to the weekly to see that. To wygląda jak UFO dla mnie. So this is the 200 weekly where everybody's saying. I teraz spójrzmy na 200 tygodniową średnią kroczącą. We found our bottom. Now we can start being bullish. We're going up. Look, price is already moving up. It's got to be bullish now. I mean, look at that. I cena idzie nadal w górę. Zobaczcie, jak te kreski się ustawiają, świeczki się ustawiają coraz to wyższe, więc musi iść w górę. Okay, fine. So people say. Okay, super. This is the bottom, and I will. Ludzie twierdzą, że to jest najniższa cena Bitcoina. Say this, if we. And people need to know, we're going to retrace, we have to come back down. I musicie to wiedzieć, na pewno będzie korekta i musimy spaść niżej. Nic nie idzie w górę, to już ja tutaj, jak rakieta. I don't know why people think we're going to keep going up from here. So people are buying in, unless they're just trying to make some, you know, doing some swing trade, trying to make a little bit of profit.
That's fine. But if people are buying in long term, even if they're bullish, they should wait because we're going to come back down and we're going to test this again, which, you know, I was calling in my previous video on the bullish scenario that it would be around 3600. But the point is, jeżeli chodzi o taką pozytywną wersję jego, czy jakbyśmy nie mieli spaść 50%, no to taka najmniejsza cena w takim najlepszym wydaniu, jego zdaniem, to jest $3600. So we come down and we hit this fine. People said that this has never been broken. And that's why they say, oh, through the history of Bitcoin, it's never been broken, so this is the bottom. Ludzie często powtarzają, że 200-tygodniowa średnia krocząca nigdy nie została złamana. No to wtedy to tak musi być cały czas. I ludzie powtarzają, że tym razem też nie będzie złamana. Well, it has been broken. And it got broken right here. And it got broken by 13%. I została złamana przez 13% w roku 2015. 13% na chwileczkę zeszliśmy poniżej tej ceny. So, look at na tygodniowej, czyli mogliśmy być nawet 3 dni, 2 dni poniżej tej ceny. Zobaczmy wcześniej też. W 2015 roku zeszliśmy bardzo dużo poniżej. Let's say that usually this kind of hugs right around the bottom here, right? So let's just come down here. And let's measure how much. Dorysował 200-tygodniową średnią kroczącą, tak jak ja bym dorysował w Paint'cie. Ale zobaczymy, ile spadła. Mniej więcej oczywiście. How much we came down past this unbreakable line? 26% is how much. 26% poniżej 200-tygodniowej średniej kroczącej. No oczywiście to nie jest dokładna suma, bo pierwszy raz, kiedy się zarysowała 200-tygodniowa, no to mamy troszeczkę później. I teraz porównamy, co by się wydarzyło, jeżeli na tygodniowej na chwileczkę byśmy spadli poniżej 200-tygodniowej. Już pewnie myślę. Naprawdę nie oglądałem tego wideo, ale chyba myślę podobnie jak ten koleś. So if I'm saying that we drop 50% when we make contact, which I'm going to say is going to be here, and I think we're going to hit this point to liquidate those shorts, you know, because there's still plenty that need to be liquidated, so it might go up a bit. W tym momencie mamy bardzo dużo do zlikwidowania shortów, bo się tworzą, dlatego wydaje mi się, że w tym momencie około $6,227 będą spadki. So, and then it's going to come down, and start to come down, it's going to hit this point, so we're... I będziemy spadać, aż dojdziemy do tego punktu, $5,615 około. We're guessing, we're going to say here, let's come down 50%. 50% is... I 50% daje nam $2,776. $2,700. If you want to say that's... Około 2700. Target, I think it's going to be closer to 25, and that's going by these wicks. Wydaje mi się, że będzie to 2250 bardziej niż 2700. When you find a certain wick, you know, I mean, there's a lot of trading that was going on here, so this is a... Porównuję to do poprzedniego tradingu, jaki się odbywał, kiedy tutaj były, powiedzmy, jakieś kolejne belki do przeskoczenia, czyli resistance line. It found resistance support, so that's a very strong line to hit. So I would like to say that would be where we actually hit. And again, the further we go out, I do think wherever we hit, this will be our bottom. This ring right here will be the actual bottom. I uważam, że właśnie ten najniższy tutaj punkt okręgu będzie naszą najniższą ceną. Granted, we might drop through and come back up, but I think we're going to find support on this eventually. Możemy nawet na chwilę spaść poniżej tego 2,5, powiedzmy 1800 pokazywał przez chwilę, i do 2,5 z powrotem, ale to będzie prawdziwy bottom, czyli najniższa cena Bitcoina. And they're going to go sideways before we start our next bull run. I pójdziemy bocznie do kolejnego bull runu. So, let's measure that down. If we come from here, you know, it's close to 50%. If you want to say it's exactly 50%, then that would be 2,700. Jeżeli byśmy wzięli 50%, tak jak było wcześniej, to by było to 2,700, ale 2,538 jest około 55%. Which I think is a smart place to buy in. Even if you're expecting 2,500, I think 2,700 would be smart, because
When we do hit these lows, a lot of people are ready to buy it up, and it's gonna bounce very fast. I nawet jakbyście kupili za 2700, to nic się nie zdarzy, bo 2500, 2700 przy takiej cenie, jaką mamy dzisiaj, to ktoś by powiedział, hu, dzisiaj kupię od ciebie za 3000 albo 3700, ja już dodaję. And you definitely don't want to miss it. I nie chcę, żeby ta okazja ci przyszła koło nosa. So, my point is this has been broken before, and it can be broken again. And if you look at... Punktem tutaj zaczepienia jest to, że 200-tygodniowa średnia krocząca była przełamana wcześniej. Nie tak jak wszyscy mówią, że nigdy nie została przełamana. Została przełamana na tygodniowej, powiedzmy na 2-3 dni. The similarities. I mean, this is a smaller market. There was less money involved. There was... I 2014-15 rok to był o wiele mniejszy market niż mamy dzisiaj, tak? There's less manipulation. Było mniej manipulacji niż teraz. And look how much more ordered and structured this is. It got to this point and dropped down. It got to this point, less structure, dropped down. I mamy to samo. Doszliśmy do tego punktu, spadek. Doszliśmy do tego punktu na tym Fibie rozrysowanym, spadek. Now we're in this channel. This is the same comparison in 2014. We're in this channel. Jesteśmy teraz właśnie w tym kanale, gdzie jesteśmy dokładnie tutaj. Zobaczcie, czyli porównajmy tutaj ten kanał. Zobaczcie, jakie tu są jeszcze spadki. We should have already capitulated here. It's powinniśmy spaść dokładnie tutaj, ale being pushed up right now. Ale zostaliśmy jeszcze sprowadzeni w górę w tym momencie. It didn't get pushed up back then. We just capitulated right when we made contact with it. Well, when we make contact again, we're gonna come. Jeżeli tylko dojdziemy do tego kontaktu jeszcze raz, 5600, 5500, zależy gdzie to było, mówiłem wcześniej na tej audycji. Come down to this line. Spadniemy do tej linii, czyli tutaj do tej linii około 2500, najpierw będzie ta, czyli do tej około linii 2000 pewnie 500. The same thing is gonna play out. I to samo się wydarzy. And you know, I put out a video back on October 17th and i w październiku pokazałem wam wideo, gdzie spadliśmy. Let's see where we were at that time. So at the time, I predicted that we were going to drop 50%. I wtedy byłem przekonany, że spadniemy 50% właśnie od tej linii. And it did come down 50%, but i spadliśmy 50%. At the time, I thought we were further along than we were. Come to find out, you know. Ale wtedy myślałem, że byliśmy troszeczkę później niż teraz. We're not. You know, a lot of people are thinking that right now, comparatively, at this point here, they think we are right here. Bardzo dużo ludzi myśli, że w tym punkcie, który jesteśmy teraz, że jesteśmy gdzieś tutaj. Już powiedzmy na końcu Bessy, czy nawet tutaj, i już wychodzimy. At the time when I thought we capitulated, I thought we were right here, and then we came down 50%. Wtedy, kiedy ja mówiłem o tym w październiku, wydawało mi się, że jesteśmy tutaj jeszcze przy tej kapitulacji. And now I realize that we're not as far along as people think we are, and this is where we capitulated. Actually, ale teraz wydaje mi się, że to jest właśnie w tym momencie, gdzie była ten spadek 6000 do 3000, porównując do roku 2015. This is where we capitulated, and this is our next capitulation to bring us down. I to jest następne nasze zejście jeszcze niżej. So I just want people to understand that it is going to play out again. It's going to be the same thing that's going to happen. But I don't want to be like a broken record with this. I think I've shown enough about. I nie chcę być jak zepsuta płyta, która coś powtarza. Wystarczająco już dałem wam dowodów do tej pory. About this capitulation. O kolejnych spadkach. I would like to point out that this chart will be available if you want it. Just I ten wykres będzie dostępny dla tych wszystkich, którzy mają złamanego dolara. My email, my information is in the description. I can send you this chart. I do not expect us to go past this point if we haven't topped out already. Nie wydaje mi się, że wyjdziemy poza tą sumę 6027 dolara, chyba wcześniej pokazywał. And then when we do come down and touch this point. Jeżeli spadniemy i dotkniemy ten punkt około 5300, 500, zależy po prostu w jakim czasie go dotkniemy.
expect us to come down and touch this point again in this. I powinniśmy dojść do tego momentu, w zależności kiedy do niego dojdziemy, to jest 2500, może to być nawet 3700, jak tu wcześniej tłumaczył. Will be where I buy in. I to będzie dokładnie kiedy on będzie wtedy kupował. So let's move on to the fib circles and how I created that. And how you can use this to actually make trades. And I... Okay, wiecie co? Tu mi to wystarczy. On będzie teraz pokazywał, jak kreować te fiby. Jeżeli chcecie, to wideo będzie dostępne. Jeżeli chcecie dalszą część, dajcie znać w komentarzach, to zrobię, jak on kreował te fiby na niedzielę czy poniedziałek. Ale chcę jeszcze się zająć Dzień Dobry Krypto, więc ten odcinek wychodzi lada chwila, a ja się zajmuję Dzień Dobry Krypto i zobaczymy, czy ma rację chłop. Tyle. Także dziękuję za wszystko. Dajcie znać, co wy myślicie. Czy jest możliwy taki spadek, czy nie. Pamiętajcie, że może się zupełnie inaczej wydarzyć. Dlatego warto mieć swój plan B. Może warto już mieć pozycję w Bitcoinie i ewentualnie, jeżeli już mamy jakąś pozycję, czekać, nie wchodzić jeszcze, bo może coś się wydarzyć. Warto mieć zawsze, pamiętajcie, pozycję już w Bitcoinie. Byliśmy przy 3200, byliśmy przy 3500, 4000. Mieliśmy bardzo dużo okazji, żeby wejść. Ale ja będę tego kolesia słuchał. Wiecie dlaczego? Bo jest szczery. I wiecie dlaczego? Też, bo pokazuje dowód na to. Tyle. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.